Włączyłeś? Tak. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bloody, a my sobie dzisiaj gramy w grę Sorgeforce. Ze mną jest Rogi92, witam. Saver. Tak, i dzisiaj to jest w ogóle nieoficjalny, raczej nieoficjalny, to jest dodatek do gry Half-Life 2 i ta gra już wymarła, a ja zaprosiłem tutaj właśnie Savera i jeszcze Rojka, żeby ze mną zagrali. Saver, dołącz się do niebieskiej. Dobra, to ja ci wytłumaczę, o co chodzi. Dołącz się do niebieskiej, dwóch na jednego, świetny patent. No trudno. I jaka klasa, jaką klasę polecasz, bo to wiesz co, na razie bez różnicy tak naprawdę. Na razie bez różnicy, ja i tak ci tu będę wytłumaczyć. Muszę ci wytłumaczyć, o co chodzi. To się różni przy bitwie, patrz. Teraz jesteśmy w części budowania. Budowanie, masz coś takiego w lewym górnym rogu, jest budowanie. Co nie? Tak, jest build. No chodź tu. I patrz, jest coś takiego. To jest akurat bardzo mała mapa, nie jest to duża. W każdym razie tu. To tak, zwykle Capture the Flag jest coś takiego, że tu jest nasza, ma nasza flaga, tam jest przeciwnika. Tylko że tutaj możesz coś, tu jest i tu masz bloki, które tworzysz. I ogólnie możesz tworzyć bloki i za pomocą nich cały czas budujesz jakiś taki kompleks bazy, przy którym będziesz osłaniać swój teren, tak żeby przeciwnik nie mógł wykraść flagi, a ty mógłbyś jego wykraść i zanieść do naszej. Tak, pokrótce, bardzo proste. Dobra. No, czyli dość czyli ja robię. No i żeby zablokować, to naciskasz R. Na przykład coś robisz i naciskasz R. I wtedy blokujesz to, naciśnij coś. E naciskasz, E naciskasz. E naciskasz, bierzesz to Gravity Gunem. Prawym przy ciebie bierze, bo ty grałeś w Half-Life'a kiedyś? Kiedyś, ale naprawdę. Dobra, dawno, bierzesz dawno i to nie nosisz, prawym się nosi. I teraz na przykład musisz to, jak wiesz, jakoś to próbujesz ustawić odpowiednio. I naciskasz na przykład R. Tak, kierowanie bloku. Możesz od razu nacisnąć R na przykład, że przytrzymujesz to, naciskasz R i wtedy to stoi. Bo R to jest zamrożenie. Co nie, ewentualnie możesz, można tak z daleka nawet to zamrażać. Co nie, że tak rzucasz i zamrażasz na przykład też. Bo tak się da. Że tak. Ale idealnie upadł. Nie widzę. No, na przykład ten, możesz jakoś to możesz poustawić. A widzisz, ten. I chodzi o to, żeby zbudować taką fortecę, co nie, na przykład tutaj musisz, bo musisz tą kulkę w głównej mierze osłaniać. Musisz taką zbudować fortecę, żeby po prostu przeciwnik nie mógł się do niej dostać, a ty mógłbyś. Musisz być taki super. Spoko, spoko. Tak bardzo super, że ja znowu będę próbował się skampić, znowu mnie zabijać. Postaram się tak zrobić. A ja no i bierzesz to prawym, co nie? A co to, dwóch na jednego gramy? No tak, no bo ty się uczysz, no to gramy ten sposób. A będzie dwóch na jednego, ja umrę, dwa shotguny, do widzenia. Dziwne. A tak szczerze, nie chcę umierać. Co jest, nie mogę tego wziąć, a dobra, już mogę. No oczywiście od flagi jest jakaś taka wymagana odległość, jaką trzeba ponieść, żeby w ogóle się zbliżyć, ale... Dobra. Bo widzę, że tutaj, gdzieś tutaj dopiero mogę na przykład tworzyć w ogóle zasłonkę, ale dobra. No i to takie, wiesz, teraz jest etap tego budowania, co nie, i po prostu bierzesz te odpowiednie elementy i potem będzie właśnie element walki. Kiedy będziesz walczyć z nim? Brady, pytanie, ale powiedz mi, jak się hakowało, bo ty mnie w poprzednim meczu rozwaliłeś tym hakowaniem i ja nie wiem, jak to się robi. No i można coś takiego, że można niszczyć. Jak masz Gravity Gun'a i podejdziesz do przeszkody przeciwnika, to musisz przytrzymać R i wtedy hakujesz. Można niszczyć też, ale to długo trwa. No ale to jest w ramach tego, jak właśnie przeciwnik łaskawie stworzy taką bazę, przez którą nie można się przedostać, powiedzmy. Łaskawie, o Boże. To jest bardzo mała mapa, więc tutaj wiesz, będzie ostro. Ale Savar, ile ty już z filmików w ogóle wstawiłeś, tak wstępnie? Teraz mam na tym kanale gamingowym 3 na razie. No okej, okay, to ja muszę w ogóle obczaić ten filmik, bo tam chyba słyszałem, że wstawiłeś już tego No More Nihil. Tak, wstawiłem. No to będę musiał obczaić, jak to wyszło. Wstawiłem No More Nihil, a na... film, znaczy na kanale z pastami, jutro pojawi się materiał 50 i zrobiłem taki mini special, powiedzmy to, czyli najbardziej chorą historię, jaką udało mi się znaleźć. A ty właśnie ty robisz to, że wymyślasz te historie, czy ty skąd się bierzesz? Nie, biorę ze stron większość. Kiedyś próbowałem coś samemu wymyślić, ale nie wychodziło mi jakoś. I na czym to bardzo polega, że chodzisz do tego, tworzysz jakiś montaż robisz, czy co? Lektor nagrywam do tego i
montuję dźwięk w ten sposób, żeby był no, dobrze słyszalny i żeby domontowuję do tego muzykę w ten sposób, żeby tworzyła klimat horroru takiego. I to się sprzedaje. Tak, dość sporo osób to ogląda, bo od grudnia mam za niedługo 500 widzów, czyli myślę, że tak nie najgorzej w dzisiejszej erze YouTube'a. No to mi się wydaje, że to jest dosyć dobry wynik w sumie. No 500 widzów od grudnia, czyli w niecałe pół roku. Nie, więcej no. niż pół roku trochę. Ło, co się stało? Wyleciałem w górę. Więc całkiem to się sprzedaje. Ale poczekaj, czyli ten lektor, to jaki to jest lektor? Po prostu czytam daną creepypastę i obrabiam dźwięk, a podbijam lekko bas, aha, czyli po prostu to jest taki... Tony. Zbagowałem się w bloku. Czytam historię, po prostu wycinam błędy z niej, językowe i tak dalej, po czym montuję lekko podbijając bas, zmniejszając wysokie tony i tak ale dalej. Ale ja tu umrę, no spoko. Ale ja tu umrę, ja już to widzę, ale ja tu umrę. No niestety, coś czuję, że my chyba wygramy w tę rundę. No, dwóch na jednego. No cóż, ale co z tego? Esaver się dopiero uczy. Zresztą no on pewnie, to, ale... wiesz co, za nim życie on stworzył pewnie taką bazę, którą będzie nie do wejścia w ogóle. Będzie drugi, będzie ten... Mogę na przykład, o, mogę tym rzucić będzie i zablokować w powietrzu pod sufitem. Będzie drugi shootgun, tak, żebyś miał o wiele prostsze wejście do mnie. Najlepsza zabawa świata, rzucam i blokuję w powietrzu. No to jest też fajne. Tak samo robiłem, jak zaczynałem się bawić w tę grę. No właśnie, to jest, ale w ogóle, bo ja tu widziałem niektóre filmiki, tak jak grali ludzie kiedyś, jak to jeszcze funkcjonowało, to naprawdę to fajne w ogóle budowali te takie bazy. Poczekaj, ja w ogóle muszę coś zwiększyć, bo widzę, że zaraz się skończę. O, a ja mam w sumie dość fajny pomysł, tylko nie wiem, czy mi się to uda. Nie uda jakby się udało zrobić. Jakby mi się udało zrobić takie przejście nad tym górą. No ja chcę o, się właśnie. Zablokować, bo widzę cały czas. To jest dobry pomysł. Chciałem się zablokować. Musimy to zrobić, zanim będzie za późno, a jeszcze dużo czasu to się da. O, patrz, właśnie udało mi się teraz tam położyć w taki sposób, żeby udało się przeskoczyć nad tym. No właśnie o to mi chodzi. A założymy się, że nie uda ci się? Założymy się. Niestety, będzie przejście i tym razem... Działa, daj radę. I tym razem niestety przegrasz. Na pewno przegram was, jest dwójka. Niestety to będzie, coś czuję, że to będzie ogólnie pogrom jego. Coś czuję, że niestety Rojek tym razem, no przykro mi, nie dasz rady. Dobra, następnym razem biorę Savera do swojej drużyny. Dobra, można tak zrobić, ja będę na was, a chociaż, no dobra, można spróbować wtedy. To wiecie, tak wstępnie, możemy tak zagrać. No czego to się nie przykleja, przyklej się. No dobra, mogę cię na przykład tym rzucić i zepchnąć? Nie. Poczekaj, chyba nie. W ogóle zwiększę może troszkę ten limit rund, bo jest mały moim zdaniem, a do... No chodź do... tutaj, ty głupia desko! Ale jak będzie? Da się tutaj wejść? Dobra, nevermind. Da się, tam zrobiłem takie wiem, przejście. Nie wiem, właśnie zauważyłem. Tak się, właśnie da się, jest wejście. Chodź tu. Gdzie ja rzuciłem ten pieprzony klocek? Gdzie ja rzuciłem pieprzony klocek? No bo on zniknął gdzieś. Pieprzony klocek rzuciłeś? Nie, to nie to. Pieprzony klocek. Ludzie, pamiętajcie, teraz już róbcie memy z pieprzonym klockiem. A teraz w ogóle mam zamiar wprowadzić trochę inne materiały jeszcze na ten kanał od Creepypast. Myślę, co się naprawdę może spodobać widzom i tak dalej. Bo mam zamiar robić horrory krótkometrażowe w formie wideo. Ale takie z ludźmi, no, są normalne? Tak, z grupą znajomych z koła teatralnego. O, to byłoby super. Nie, to na pewno się sprzeda. Jak to dobrze zrobisz, to na 100% się sprzeda. Zainwestowałem sobie w całkiem spoko kamerę, myślę. Full HD już nagrywanie i tak dalej. Teraz mam zamiar kupić mikrofon do tego, do kamery jeszcze dodatkowy. Nie, tylko, to że wiesz co, ja ci od razu mówię, że to się jak nic, jeśli dobrze to zrobisz, to się jak nic sprzeda. No nie ma jak co to gadać. Boże, jak ja tutaj robię wysyp tych bloków. Jak chcesz, to ci mogę później podesłać jeden ze scenariuszy napisany przeze mnie na no tym, spoko, na nie ma problemu. Dobra, i teraz zaczynasz. Zależnie od jaką wybrałeś klasę postaci, zależnie od tego jaką wybrałeś klasę postaci, to takiej masz broni, tak się szybko poruszasz. Co, jaki miałeś na myśli? Taką shotguna takiego jakby. No to jesteś inżynierem chyba. No tak, i teraz musimy wykraść flagę przeciwnika, a i musimy... Dzień bloku!
O, patrz, teraz musimy wykraść, zabieramy flagę przeciwnika. I teraz musimy to dostarczyć do naszej bazy, a widzę, że to prosto będzie, bo tak widzę, że nie będzie chyba problemów żadnych. Nasza baza, ale wiesz, to jeszcze zapomniałem w ogóle, że to jest ta góra, zauważ, że to jest w ogóle te... Te pięte piłki na górze, co ja całkowicie o nich zapomniałem. Jakby się spalili. Tam będzie! A faktycznie tam jest półka na górze, do której można dostać. Kurde, no ja! Jaki podrób! Ale jestem sam, to jest mi gorszy w ogóle, Jezu. No dobra, to... Zablokowałem się właśnie, nic nie mogę zrobić. To za chwilę, A ja tam nie mogę wejść, ten blok mnie blokuje, no. Za chwilę, wiesz co? No wypuśćcie mnie stąd, jak tego zabić? Fakt, nie mogę wskoczyć na to. Wiesz co, to najwyżej za ten... potem zagramy właśnie w ten sposób. To potem inaczej jakoś zagramy. Odwrotnie zagramy. Odwrotnie, wiem. Dobra, ty wykradaj flagę, ja tu będę stał i strzelał do niego. Hej, ale w ogóle, no Roy, spróbuj nam wykraść flagę. Ale nie mogę, nie mam przejścia. Znaczy, bo wiesz co, bo ja tutaj się zablokowałem i nie umiem stąd wyjść. Boże, ja nie mam przejścia stąd, to jest tak złe. No jest przejście, my jakoś wracaliśmy ze swoją flagą. No nie. O, wpadł, dobra. Hej, w ogóle patrz, on nie ma żadnych osłon. On po prostu jest na ten, na strzał. Respi się umiera. Łap granata, kuźwa, łap granata! Biegnij po flagę, ja cię osłaniam. Ej, ale zobacz, my mamy taką bazę, mamy jakieś osłony, w razie czego on, zobacz, niczego nie ma, ma pusty blat. To ja do niego będę chciał w pistoletu. O Boże, o, nie wyszło, zabił mnie. Ja jestem tym, jestem... Łap granata, SOMER, łap granata! Nie wrzuciło w górę. Nie, ja jestem tym scoutem, bo tutaj właśnie jest podział na klasy postaci, co nie? I... Scout jest mega szybki. No i scout jest ten... Nie, to mnie też i zrobiłem! Zostaw mnie, amo mi wyglądał. Ale to jest pogrom. No to zostaw! Ten śmiech. Ten śmiech rozwala się. Blue team score. W ogóle jakie... O, ja mam granaty, nie zauważyłem. Sznica! Patrz, jest w naszej bazie nawet. O Boże. Widziałeś, jak on poleciał o tą ścianę naprzeciwko? No właśnie widziałem. To jest świetne w ogóle, ta gra jest mega OP. Fajna jest ta gra. No, no właśnie chodzi o to, że ona jest taka bardzo fajna, taka przyjazna strasznie. Ale fajnie, teraz zrobiłem. Śmiesznie się gra w nią, wesoła jest. Tak? No, a zauważ, że jest. A jest umarła. Jeden oficjalny serwer, który co ciekawe jest. Ale nikt nie gra w nią. Zupełnie nikt. Boże, jak Tyson w ogóle, oni mi to robią, nie boję. O, ale jeszcze żyje. On nie potrafi stamtąd wyjść. Nie potrafi, poczekaj, zostaw go, niech wyjdzie stamtąd. Niech wyjdzie stamtąd. Ja go rozwalę świetlistą pałką. Pałka światła, zostaw mnie. Poczekaj, zobaczymy, czy wyjdzie stamtąd, czy wyjdzie z bazy. Czy wyjdzie w ogóle za... Nie wyjdzie. Ej, zobacz, co on próbuje zrobić. On próbuje przez to przeskoczyć. O, udało mu się. Boże, no nie mogę. Ta gra jest zajebista. Blue team score. Dobra, weź tam sobie, przejmujcie, ja sobie tutaj spróbuję zmienić klasę. Bloody, to mówisz, że to, jak ktoś to ci przesłać ten scenariusz? Tak, 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 wiesz co, to ja zobaczę. Ale, nie fajna, ale w ogóle fajna sprawa. A w jakim, a gdzie nagrywasz? W sensie, z jakiego miasta jesteś? Co? Bo nie usłyszałem. A gdzie nagrywasz? W sensie, z jakiego miasta jesteś w ogóle, tak? Spod Warszawy. Spod Warszawy. Dlaczego macie maski z Killzone'a, się pytam? Będę próbował te scenariusze raczej utrzymać w klimacie horroru, ale nie wykluczone, że zacznę robić też jakieś inne gatunki. Ale mówię, wiesz co, jak to dobrze zmontujesz ogólnie... Co ci zrobię? No patrzysz! Jak to bardzo, jak teraz to dobrze... mam nagrany film o tytule Krwawa Mary. Ogólnie obiecałem na kanale zrobić na specjal na 500 widzów Bazooka Power. Wywoływanie Krwawej Mary, więc uznałem, że akurat obiecałem też kiedyś, że wrzucę na kanał horrory krótkometrażowe, bo już od dawna zapowiadałem, że zacznę kręcić coś takiego, a to ja. Że zacznę kręcić coś takiego.
Więc uznałem, że skoro zapowiedziałem na 500 widzów wywoływanie krwawej Mary i obiecałem kiedyś na 500 widzów również horror krótkometrażowy, to spróbuję to w jakiś sposób połączyć i zrobić horror krótkometrażowy o tematyce krwawej Mary. No i udało mi się napisać scenariusz, który według mnie zajebiście wyszedł. No i umówiliśmy się ze znajomymi, że we wtorek zaczniemy to kręcić, ale jeszcze zobaczę, jak to wyjdzie. Bo na razie mamy wszystkich oprócz samej krwawej Mary tytułowej. No rozumiem. No. Ale to nie, to i tak uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i to może... Tak, szczególnie, że na polskim YouTube nie ma żadnego kanału, który zajmuje się regularnie wrzucaniem filmów krótkometrażowych, bo ja to mam zamiar po prostu robić, jak napiszę jakiś scenariusz ciekawy, to mam zamiar kręcić z niego film. I mam zamiar też robić coś takiego, że będę przekształcał creepypasty w horrory krótkometrażowe. Oczywiście creepypasty, które będą na to pozwalały, bo są takie, wiesz, gdzie leje się hektolitry krwi, latają jelita, kończyny i tak dalej. No to coś takiego ciężko przerobić na scenariusz bez nakładu dużych pieniędzy. No oczywiście, że tak. No właśnie, będziesz musiał jeszcze to dobrze montować bardzo, wiesz, żeby to się faktycznie sprzedało, bo no jest kwestia taka, że po prostu jak to źle zmontujesz, w sensie to zmontujesz tak, wiesz, nieciekawie, no to się nie przyjmie. Musi to być dobrze zmontowane, tak wiesz, naprawdę. No wiem, wiem. Porządna robota to musi być. A masz, jesteś taki w montażu optymalny? Wiesz co? Nawet niedawno montowałem właśnie film krótkometrażowy na konkurs do szkoły ogólnopolski na temat mechatroniki. No i mamy okazję wygrać pierwsze albo drugie miejsce nawet zająć. Ale wyniki oficjalne dopiero będą we wrześniu. No to super, a ile ty tak właściwie, jak to jest wygląda? Ile ty masz wyświetleń tak średnio na tych swoich creepypastach? To jest właśnie ciekawe, bo wyświetleń mam, to zależy, czy moja creepypasta gdzieś trafi, czy nie, ponieważ zawiązałem współpracę z kilkoma fanpage'ami. Jeżeli creepypasta jest o dobrej tematyce i im się to spodoba, to oni to wrzucają, więc wyświetlenia na filmach mam tak od 300-400, jeżeli creepypasta nie trafi na żadną stronę zewnętrzną i około od 500 do 3000, jeżeli moja creepypasta trafi na jakiś fanpage lub stronę. Kurde, to ty ty chyba nieźle zarabiasz na tym. Wiesz co, nie, bo wrzucam też nie jakoś często, nie? Mam 6 dolarów zarobionych, coś około 6 dolarów, więc. Za całą działalność. Tak, tak. A to nie, to tak, tak stronie. Ale wiesz co, ale jakbyś rozwinął. Wręcz to jest w ogóle jakaś gra, nie wiem. Tylko że wiesz, ja zacząłem. Włączyłem zarabianie dopiero w lutym tego roku. I taki największy boom, że był taki fenomen, że od około setki do 400 w półtorej miesiąca. Nie, ja z wami nie gram. Aha, nie, to ten, super ten, super, super sprawa, naprawdę. No i wiesz co, i teraz ogólnie jak ten, teraz jest ponownie, bo to jest coś takiego, że jest walka i potem jest chwila budowania, że jakby poprawki wprowadzić, wiesz? Mhm. To na tej zasadzie działa. Właśnie widzę. Trochę tutaj poprawiam to. No spoko. Na górze nie, ale poprawiam, powiem ci, że bardzo fajna inicjatywa. Jakby się rozwinął faktycznie te krótkometrażowe filmy grozy, no to faktycznie mogłoby to się sprzedać. Bardzo dobrze. Już mam 4 scenariusze napisane i jestem w trakcie pisania piątego. Super, super. Spoko. Nie ma sprawy. No, ja tam też myślałem nad czymś innym jeszcze oprócz, bo ja teraz sobie, wiesz, te zagrajmerski tak oporowadzę po prostu, bo to dla przyjemności. Ale też myślałem kiedyś, żeby coś takiego zacząć, znaczy nie, może nie w tej tematyce, ale coś zacząć takiego innego też robić, jakieś filmiki. No dobra, tutaj trochę przebudowałem, żeby to było łatwiej wchodzić ten dyk. Pytanie. No spoko, no mów. Nie no, jeszcze pograjmy chwilę. Tutaj, poczekaj, wiesz co, ja zmniejszę ilość rund i po prostu jak skończy się, poczekaj, bo tam miałem chyba round limit jest ustawiony na 4, to ja dam na round limit 2 i po prostu świecie, chyba teraz jeszcze będzie raz kombat i potem będzie chyba przerwa, znaczy koniec rundy, więc do końca rundy jeszcze zagramy w tym składzie, a potem będzie zmiana składów, dobra? Dobra. Można to jakoś obracać... Nie, też się zastanawiałem, ale nie. Wiesz co, właśnie też na tym myślę i nie wiem, czy da się obracać. Może się da jakoś w sumie, bo tak... Może powinno... mierzymy takie śremięgi, nie... No właśnie próbuję i nie mogę żadnego. Teoretycznie... teoretycznie, wiesz, tak dziwnie by było, żeby się nie dało. No, moim zdaniem coś powinno takiego być.
O, patrz, teraz będzie dużo wygodniej, bo wchodzisz tędy i nie musisz skakać, tylko po prostu wchodzisz głowko. A, tylko nie wiem czy... O, właśnie. I od razu na tą półkę. Mhm. No to super. Ten tylko... Znaczy, wiesz co, będzie trzeba w opcjach sprawdzić, czy jest faktycznie coś a propos tego... Patrzałem, ale tam chyba nie ma nic takiego. Bloko... A propos tego całego, wiesz, blokowania, bo... No w tej chwili... No nie wiem, nie wiem, czy jesteś a propos obracania, szczerze mówiąc, ale... No, bo trzeba zobaczyć w opcjach, tak naprawdę. Bo na pierwszy raz jest to zamrażanie, ale dziwne, że nie ma obracania, bo kiedyś ten game mod był właśnie w Garry's Modzie, nie wiem, masz, nie masz Garry's Moda chyba, Aster? Nie mam Garry's Moda, ale... Ale wiesz o co chodzi w Garry's Modzie? Sporo znajomych gra. Ale wiesz o co chodzi w tej grze? Ogólnie w Garry's Modzie? Tak, wiem. No to tam był właśnie... Filmy jakieś oglądałem tam. No i tam ogólnie właśnie był... Taki game mode w ogóle nawiązujący do tego kiedyś, bo teraz już z jakiegoś powodu nie ma, może dlatego, że jest osobna gra, to stwierdzili, że nie będą robić a propos tego, nie wiem czemu nie był, kiedyś był, teraz nie ma. W każdym razie tam właśnie było, no i wypadło mi co chciałem powiedzieć. Że tam był ten. A właśnie, bo tam się to używało tego Psychic Guna, on jest trochę inny niż to co my mamy i tam się dało obracać. Aha, co nie? No, a tutaj właśnie widzę, że... jakoś tak dziwnie. Tutaj trzeba chyba ogólnie wzmocnić, bo on jakoś tędy wchodził, co nie? Tak, on jakoś tędy właśnie wchodził. Też chcę to jakoś ogarnąć tutaj. Tylko widzę, że on tam zablokował od strony tej półki i tam średnio jest teraz dostęp. Trzeba dobra, to jakoś poprawić. Za chwilę znowu będzie element walki. Zobaczymy jak mu teraz pójdzie. To nie wiem, ja czy się przebijemy, szczerze mówiąc. Właśnie, nie szło mi jakoś tak mega najgorzej, bo was zabijałem. No tak, bo się zagadaliśmy. Tak, zwalcie na to, że się zagadali. No coś trzeba wymyśleć. Cholera, teraz tutaj przejścia tak nie ma, bo on to zablokował. Dajcie lajka, jak nie wierzycie. Dobra, coś wymyślimy, wiesz? Spoko, jakoś zupełnie inaczej. Boże, jak ja Zion zrobię, pogrom normalnie. Ciekawe, czy on pewnie znowu żadnych osłon nie zrobił, jest na strzał, taki wiesz... Ej, patrz, on się przecisnął, widziałeś, że on się przecisnął? Jolo! Jak, który on tu przeszedł? Tutaj boczkiem się przecisnął, zaraz ci pokażę, jak go zabijemy. Można jakoś zmienić klasę podczas gry? Ej, chodź, zobacz. Co mówisz? Można jakoś zmienić klasę podczas gry? Tak, N musisz nacisnąć, naciskasz N i zmieniasz klasę. On się tutaj przecisnął. A, o, jest, tędy. Faktycznie, dobra. Jakoś tędy bokiem się w ogóle przecisnął. I co ciekawe, to w jedną stronę. A, patrz, też się przecisnąłem. Ej, tam od lewej można się przecisnąć. Nie wiem, czy to jest jedyna droga. O Boże, jak ja się zwikłam! Boże, to szkoda, że tego nie nagrywam. Ale się ja to mam tutaj w ogóle problem, żeby przejść. Wow. Ale odleciał. Dostał z przodu strzał. Odleciał! Ej, tu po... wiesz co, bo w Half-Life'ie musisz z kontrolem skakać. A, dobra, z kontrolem. Spoko. Tak, z kontrol to jest kucnięcie. W sensie biegniesz, spacja i kontrol, wiesz, o coś takiego. A, skaczesz spoko. I dopiero w powietrzu trzymasz kontrol, dobra, wiesz? Chodź. O, i wtedy wchodzisz na wszystko, spoko. Bo to jest... Bo jakby bohater podkula nogi i to wtedy tak można. Dalej skaczę wtedy. Ej, no co za... Ja muszę chyba na tego... Albo nie, może snajperem zostanę. Nie, snajper... To ja mam? Co to za broń jakaś dziwna? Dobra. Ja chyba też wezmę sobie bazookę i będę z bazuki strzelać. Ło! On tam jest po drugiej stronie cały czas, wiesz? Widzę właśnie. Nie Soldier, ja miałem... Kurde, nie, pomyliło mi się, a dobra. Ja sobie wziąłem Soldiera. Soldier ma... bo widzisz, każda postać tam się specjalizuje w szybkości i tak dalej. Broni. Pocisk koło głowy mi poleciał, znowu. No podejdź tu. Nie. Oła, dobra, a to mi pisku, ja już nie chcę, zostawcie mnie. Zobaczymy, on już ma mało życia. Ej, patrz, i tutaj dołem, i tu się dołem przychodzi właśnie. I tu dołem da się przejść. Ja tutaj przejdę zaraz, dam tylko, radę. Tylko problem jest potem w drugą stronę też, bo potem trzeba... Dobra, osłaniam cię, biegnij, osłaniam cię. No biegnij, osłaniam cię. Jest, u ciebie jest, przeszedłem. A teraz już nie dorwiesz mnie, bo nie przedostaniesz się przez taki krótki czas. Ło, leci do mnie pocisk z bazooki. Uda nam się zdobyć punkt. Jest, punkt zdobyty. Ale dobra, wezmę jakąś inną klasę. Bijacz! Wziąłem jakąś inną klasę teraz. Znaczy teraz na razie mam tą samą niestety. Ła, dobra, nie, zostaw mnie! Krzyk!
Jakie mędwo. Umarł? Umarł. Tak, umarł, umarł. Ej, tutaj już górą, wiesz co, górą też można się jednak przedostać, jak tak patrzę. Wiem, wiem, właśnie przedostałem się wcześniej tędy. Zablokowałem się. Zbugowałem się. A, to spryciarz. Nie wiem, chyba w konsoli jak piszesz kill, to się zabijasz, jak się zablokujesz. Cześć! Nie wiem, czy jest inny sposób. Pan się bawi i nam rzuca tak jak. Juhu! Wygraliśmy! O, nie zdążyłem się pobawić bronią na pewno. Ale miałem 3 kile, jest okej. Okay. Nie, 15 kill miałem. Miałeś więcej, tam chyba punkty tylko były. No miałeś 3 punkty. No. Dobra. 3 punkty, 15 kili. O, jakaś inna mapka widzę. Dobra, ale ogólnie w tym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Zachęcam do oglądania kolejnych części z naszej potyczki w grze Source Forts. No. Cześć. Pożegnajcie się. O, ja też żegnam się. Do następnego.